Hejka, witamy Was drodzy ósmoklasiści. Jestem Gosia. A ja Asia. W tym filmie chciałabyśmy Wam przedstawić naszą Alma Mater i jednocześnie zachęcić do przyjścia tutaj od września. No to co, lecimy. Come on. W tej chwili wchodzimy do bloku A. Jest to centralna część szkoły i najnowszy jednocześnie blok. Naszych uczniów zachęca akwarium, w którym dostaniecie mega dobre tosty. Teraz wkraczamy na pierwsze piętro bloku B, czyli tam, gdzie wszyscy mamy język polski. No w sumie większość. Wykształcamy tutaj się humanistycznie, rozwijamy naszą wyobraźnię. I zobaczcie, jak to wygląda. Oprócz tego, na ścianach naszej Alma Mater widzicie różnych laureatów i finalistów poszczególnych konkursów, do których w naszej szkole będziecie przygotowani. Znajdujemy się teraz na piętrze językowym. Tutaj będziecie się uczyć języków obcych, takich jak francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski czy włoski. Tak, oprócz tego na profilu humanistycznym macie również łacinę. Teraz znajdujemy się na trzecim piętrze bloku B. Tutaj jest dosłownie miszmasz, ponieważ mamy różne przedmioty. Historię, WOS, matematykę, angielski i wiele innych. Więc ciekawe u nas w szkole. Znajdujemy się teraz w bloku D, czyli najstarszym bloku obowiązki. Tutaj, na trzecim piętrze, uczymy się fizyki, która jest niezłą siłownią dla naszych dzieci. Idziemy teraz najwyższym korytarzem w naszej szkole, który prowadzi nas do bloku C, w którym również uczymy się przedmiotów ścisłych, takich jak informatyka czy chemia, które zaraz Wam pokażę. Jesteśmy teraz w korytarzu, w którym uczymy się informatyki. Schodząc schodami w dół pod sal informatycznych, mieścimy się na piętrze, w którym znajdują się sale biologiczno-chemiczne. Będąc w naszej szkole, właśnie w ten sposób napiszecie maturę. Schodząc z piętra fizycznego, nadal znajdujemy się w bloku D, a tutaj dalszy ciąg sal biologicznych. Schodząc z piętra D2, na którym uczymy się biologii, przenosimy się do D1, na którym uczymy się historii, EDB czy też geografii. Oprócz tego jest to jeden z najprzyjemniejszych i najbardziej przytulnych korytarzy, gdyż na ścianach wiszą portrety zasłużonych naszych absolwentów MOH-owskich, które zresztą możecie podziwiać. Wkraczamy teraz na aulę imienia Kalitana Morikoniego, która jest wizytówką naszej szkoły. Niektórzy nauczyciele z naszej szkoły pełnią rolę również przewodników po części muzealno-historycznej naszej szkoły. Serdecznie Was zapraszamy na taką wycieczkę, żeby móc poznać Małochowiankę nie tylko ze strony szkolnej, ale również jako zabytek w Płocku. Znajdujemy się teraz na piętrze C1, na którym mieszczą się sale konferencyjne, pokoje nauczycielskie, pokoje dyrektorskie, a także sekretariaty. Nasza szkoła oferuje wycieczki za granicę oraz wymiany uczniowskie, między innymi do Włoch, Hiszpanii, Francji, Niemiec, a nawet do Stanów. Znajdujemy
Znajdujemy się teraz w podziemiach naszej szkoły, gdzie mieści się muzeum. W naszym szkolnym muzeum znajdują się pozostałości po 12-wiecznych murach naszej Alma Mater. Teraz zapraszamy Was na krótką wycieczkę po naszej wieży astronomicznej. Jesteśmy teraz na najwyższym punkcie naszej Alma Mater, czyli wieży astronomicznej. Tutaj klasy w ramach zajęć fizyczno-astronomicznych przeprowadzają różne doświadczenia i badają ciała niebieskie. Brama Pawianki ze względu na wysoki poziom nauczania i osiągnięcia. Ponieważ ma bardzo bogatą tradycję. Ze względu na miłą atmosferę w szkole i dobry kontakt z nauczycielami. Ze względu na dużą ilość różnych przedstawień teatralnych oraz chór. Wybrały tę szkołę ze względu na bardzo ciekawą historię. Ze względu na piękno tej szkoły, a w szczególności aule. No to wydaje mi się, że dlatego, że jest tutaj bardzo wiele inicjatyw muzycznych, które rozwijają nas i pomagają nam się dalej kształcić. Wybrałem tę szkołę, ponieważ oferuje ona wiele zajęć dodatkowych, m.in. z fizyki. Dlaczego wybrałam Małochowiankę? Ponieważ podczas dni otwartych w sali biologicznej zainteresowały mnie najbardziej eksponaty. Tutaj, na Wielydarzu 22 kwietnia o godzinie 15 będą miały miejsce dni otwarte, na które Was serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że w podjęciu decyzji pomogłyśmy Wam i że wybierzecie we wrześniu naszą szkołę. Czekamy na Was!